Slapstickowa komedia o Hitlerze zrobiona przez Niemców. Przyznajmy, że to dość niekonwencjonalny pomysł. Mamy rok 1944. Hitlerowi brakuje sił. Schorowany, pogrążony w depresji, unika publicznych wystąpień. W tej sytuacji pomóc może tylko jedna osoba. Jego były nauczyciel aktorstwa Adolf Grünbaum. Problem w tym, że ten jest oczywiście Żydem. Wiele dobrego można powiedzieć o naszych zachodnich sąsiadach, ale poczucie humoru nie jest, delikatnie mówiąc, ich najmocniejszą stroną. Trudno więc przewidzieć, czy stepujący w rytm bawarskich przyśpiewek dyktator porwie kinowe tłumy. Legendarne Halloween Johna Carpentera powstało w 1977 roku i wykreowało postać Michaela Myersa, który przebijał się przez kolejne odsłony serii, regularnie szlachtując niewinne ofiary. 19 lat później pan o wdzięcznym imieniu Rob Zombie, znany ze swojej twórczości muzycznej i filmów o tak wiele mówiących tytułach jak Dom Tysiąca Trupów i Bękarty Diabła, postanowił zrobić remake kultowego filmu Carpentera. Zmierzyć się z legendą Myersa i filmu twórcy Ucieczki z Nowego Jorku to doprawdy coś. Oczekiwania wobec nietypowego, sadomasochistycznego trójkąta Carpenter-Myers-Zombie są olbrzymie. Miejmy nadzieję, że będzie przyjemnie bolało. Faworyt publiczności festiwalu Sundance, a jednocześnie ostatni film zmarłej tragicznie aktorki i reżyserki Adrienne Shelley. Historia kobiety z małego miasta, która zmienia swoje beznadziejne życie w wesołą i nieoczekiwaną love story. Dodajmy, bardzo niekonwencjonalną, bo z niechcianym dzieckiem w tle, a wszystko to pokryte grubą warstwą lukrowanej ironii. Twórcy zapewniają, że kelnerka będzie dla domowych wypieków tym, czym głośne bezdroża okazały się dla kalifornijskich win. Pytanie tylko, co lepsze, Katz czy Słodka Zgaga? Autor Zmruż Oczy powraca po latach w dobrej formie. Nagrodzone na festiwalach w Wenecji i Gdyni sztuczki to quasi-baśniowa opowieść o rodzeństwie, które za pomocą tytułowych trików próbuje odwrócić niesprzyjające koleje losu. A robota to nie mała, bo przywrócenie polskiego ojca na łono podstawowej komórki społecznej to zadanie, gdzie potrzebny jest raczej cud niż zwykła magia. Za to Jakimowski pokazuje, że dzięki niemu i bez sztuczek polskie kino ma się coraz lepiej. Jeżeli istnieje prawdziwy Matrix, to z pewnością jest nim praca w wielkiej korporacji. Tytułowym kłopotliwym człowiekiem jest 40-letni Andreas. Pewnego dnia przyjeżdża do miasta, nie pamiętając jak i dlaczego się w nim znalazł. Czekają za to na niego praca, mieszkanie, a nawet żona. Jednak wkrótce bohater zaczyna odczuwać, że z miejscem, do którego trafił, jest coś nie tak. Kłopotliwy człowiek to sarkastyczne i przejaskrawione spojrzenie na tak zwaną kulturę korporacyjną, ale przede wszystkim film, który sprawi, że korzystanie z biurowej kserkopiarki czy podróż metrem dostarczy wam wcześniej nieznanych przeżyć. Krótko mówiąc, Matrix do domowego użytku. Gavin Hood przysłużył się Polsce i wychowaniu patriotycznemu, adaptując W pustyni i w puszczy. Potem zyskał rozgłos i uznanie za cocci. Teraz przyszła pora, aby podbić rynek amerykański. Transfer to w gruncie rzeczy kino moralnego niepokoju. Mamy więc tajne więzienia, CIA i macherów z okolic Białego Domu, załatwiających swoje brudne sprawy w białych rękawiczkach. Naokoło czają się terroryści, agent CIA przeżywa duchowe rozterki, a każdy, nawet największy kat, jest tu ofiarą. Całość jest jednak lekko sztampowa. Wiadomo, że nie wolno razić prądem i przytapiać podejrzanych, a szczególnie tych niewinnych. A jakbyśmy w to do końca nie uwierzyli, jest jeszcze żona w ciąży, która wiernie czeka na męża. Moralny niepokój moralnym niepokojem, ale happy end musi być.